na nową instalację doczyszczającą odpady segregowane jeszcze trochę poczekamy, ale nawet po jej wybudowaniu nie będziemy zwolnieni z selektywnego zbierania odpadów. Jego zasady zmienią się już 1 lipca. Od tego dnia wszyscy będziemy ustawowo zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Z cenników zniknie więc ostatecznie możliwość wnoszenia wyższej opłaty w zamian za rezygnację z sortowania naszych śmieci. Oddzielnie wyrzucać będziemy szkło, plastik, papier, bioodpady. Do frakcji zmieszanej trafią tylko te odpady, które nie mieszczą się w wymienionych kategoriach. Za odbiór każde gospodarstwo domowe zapłaci 33 zł. Wyjątki to osoby samotne, których dochód nie przekracza 701 zł na miesiąc oraz rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 528 zł. Dodatkowo miasto ma własny program osłonowy. Dotyczy on osób samotnych uzyskujących dochód netto w wysokości nie przekraczającej 1500 zł miesięcznie, ale warunków jest więcej. Informacje na ich temat dostępne są w ratuszu. Jeśli nie zastosujemy się do obowiązku segregacji, za odbiór odpadów zapłacimy podwójną stawkę. Szczególny apel kierujemy do mieszkańców budynków wielorodzinnych, w których selektywny odbiór odpadów praktycznie nie istnieje, informuje Kamil Schnell, kierownik biura prezydenta. Dużo będzie zależeć od samodyscypliny mieszkańców budynków wielorodzinnych oraz ewentualnym dyscyplinowaniu sąsiadów, którzy nie będą stosować się do wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.